Siema, z tej strony Rafus. Dzisiaj gram sobie Dianą pod full AP. No, enemy jungle jest Wukong, więc tak średnio chyba w miarę. Chociaż nie wiem, zobaczymy. A ogólnie na runki mam Conquerora, Triumph, Legend Alar City, Cap the Grace, Xaden Impact i Treasure Hunter. Więc jak się wam film spodoba, to zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie. A ogólnie jak jesteście nowi, to możecie stać subika z dzwonem, bo liczymy po 900. Na ten moment brakuje nam do 913 subów, mamy 887. Na ten moment jak nagrywam, więc jeśli macie ochotę, to macie dostać tego subika. Ja sobie ogólnie zrobię cleara i zaraz spróbuję coś zgankować, jeśli będzie okazja. Ja spróbuję do topa, tak mi to pinguje, żebym wchodził. Tylko głupie jest to, że Xanto ma mega dużo daszy. Okej, no i mnie zobaczył niestety. Dobra, mamy go. Prawie umarłem, ale nie umarłem, więc umarę teraz dopiero. No, niestety. Ale no, dobra, flashował za... Nie, no, Wukong będzie chciał iść po drugiego kraba. No, ale wszystko szybki damage. Jakby się go udało zabić, to był git. No, może ich się uda zabić, czy nie uda się. Autos. Autos. No jest blisko, Wukong uciekł. Wukong jest na midzie. Ja bym tu chciał go albo jebnąć, albo krabika sobie wziąć. Jeśli ten krabik to w ogóle jest. No, ale go tu nie ma. No bo by oddało, bo w szóstkę byśmy mogli zabić. No ale bez szóstki mogę też spróbować wejść. Może mi się uda ukraść tyle expo z tego mida, czy to nie jest na tyle. No, jest na tyle i... No i tyle. Okej. Okay. Dali się poobijać trochę, ale ja nie mam jeszcze szóstki. Teraz mam. Jakbym miał wcześniej, to może bym zabił tego jasłowa przynajmniej. Ale dobra, poobijany. 400 HP mu zostało, więc tak dużo. Ja mega dużo biję. Zobaczymy, ale nic nowego. Chyba nawet dwóch. Zajebio to. Nie chcę, żeby ona mnie widziała, bo chciałbym flashować tak szczerze w Gino. Ale to się nie uda. Jak na razie. Tu jest bardziej flash, a jakbym dał, to by się udało. Dwóch? Nie, bo mnie zeslowała. Chociaż jak dam autosaku. Dobra. Cox, gigachat, bardzo to ładny. Super wyszło. Drake'a nawet spróbuję wziąć. Poczekam na E, żeby mnie nie widzieli, że to robię. Mogę sobie niektórymi właśnie czempionami tak przeskoczyć po prostu, że nawet jak mają zrobionego kraba, to nie widzę, że po prostu zrobicie jakiś kamp. Tylko się modlę o to, żeby mi tu Wukong nie przyszedł, bo ja nie mam smite'a. Poza tym on mnie zabije raczej. Ale zrobiłem. I się wycofuję od razu. I mam tu full clear, i mam cały itemek. Na buty jeszcze nie, ale... Ale to zaraz też będę mieć. Ale najpierw cały item i... No to na shortów, a na drugi buduję oczywiście. Jack się robi Heroldo. Tam jest Wukong. Ja tu przyjdę. Jeszcze Ryza mam na midzie, ale nie wiem, chcę tu przyjechać raczej pierwsze. No i może się to źle skończyć, chociaż nie, dobrze się to skończy. Okej, no on trollował jeszcze sobie tym Wukongiem. Jezus, ja nie mogę nic użyć. A na dłuższą metę, czy my to wygramy? Nie wiem. Chyba tak. To jest Giga Cox. Emil! Powinien tu Emil przyjść też te plejty wziąć. Nie wiem, ja biorę je solo, jeśli on tu nie przyszedł, no bo... Trudno, no gdzie ja będę dużo do przodu. Bo ja wezmę sobie solo chyba 4 plejty. Ja wziąłem 4 plejty solo. Ja jestem bogaty, prawie turret cały padł. Ty, a tak w sumie to ten turret by mógł paść. Ale dobra, już nie będę teraz stać, ja się cofam zaraz, tylko zrobię full clear. Dobra, przez to, że ja wziąłem to wszystko, to ja muszę teraz wykrować także tę grę. Na mida mogę chyba spróbować tu wejść jeszcze raz. Oj, Wukong. Okej, ja to po kampie, nie wiem czy mają to warda, czy nie wiem, czy nie pamiętam czy miałem trinketa to odpalonego jak tu wchodziłem. Ale zaraz się przekonamy. Czy my go dobijemy, rak? Zajebiście. Jest krab mi, ja będę miał na w sumie drugi item. Ale ja chcę mieć buta, bo but oddaje. Będzie tak, ja niby mam już na shortów, ale i tak nie kupię całego na shortów, tylko wolę buta.
dokończyć, tak szczerze. Czy on dał to warto, ze swoich błędów się nauczył, czy nie nauczył się, nie nauczył się. Na topie też się znowu chyba Jacksi powali na 90%. Rice może tu przyjść, to byśmy zabili. Bukonga mogę skoczyć i go zonsztować. Raczej zaskoczę go w taki sposób, że ja zrobię tak. Okej. Proszę, nie ma szans. No nie ma szans, bo ja tu pośledzałem. On nie ma R-ki, to nie wierzę. Emil raczej powinien go złapać. No R-kę miałeś, trzeba było użyć tutaj ziomek. Ziomeczku. Dobra, nie stać mi jeszcze i tak na itemie. W każdym killu wziąłem udział w ogóle. Dobra, idę do bota, bo Rice schodzi. Nie jestem pewien, czy się uda w ogóle coś zrobić tu, ale... powinno się udać. No, on jest dead. To jest akurat pewien. Okej, przynajmniej ktoś inny w tego killa. Tutaj jest drugi fight. Tutaj jest zabity. No i Wukon się zesrał. Dopuszczmy to i weźmy Drake. Dobra. Nie mamy Drake'a. Emil próbował R-ką tutaj coś dać, no ale nie była potrzebna R-ka. Ok, on się obstroi, fleszuje od razu. Xanthe tutaj najeżdża Jaxa. Tu by trzeba było podejść, żeby on sobie do mnie przeskoczył albo coś. To raczej bym leciał w zabójstwo tego Xanthe po prostu. I tego ziomka też bym nie dał mówić, co? Ja tam... no to się nie uda. Mnie mamy za długi cooldown. Okej, ten Wukon będzie chciał jeszcze stylować mi tego ziomka. Ale nie ma, nie ma szans. No już tu podchodził sobie. Ale chyba go pojebało coś. Już mi zabrałeś Drake'a, to już ci wystarczy. Tak szczerze? Giga Oro bym tu mógł zrobić. Mnie dał Flash ER. Albo jedynkę E po prostu i tyle. O kurwa. Misklikowałem sobie, ale i tak strollował Wukong. To whatever, mamy killa, ale nie wiem, strollowałem sobie, misklikowałem chcąc klawaturę taką inną troszkę, więc przez to. A Xanthe tutaj się daje obijać, widzę, że lubi być obijany. No tu się wbili. Dobra, to nie jest dobry fight. To nie jest dobry fight, naprawdę. Wydaje mi się, że jest mega niedobry. No, dobiję Xanthe, ale co z tego? Ej! Shield Bolt mi się odpalił. Mam killa, ale co z tego? Ja mam trzeci item. Da chwilkę, tylko postawię chwilę na spawnie. Tak patrzę, w sumie to nie mają zero magic resistów, ten Xanthe też. W sensie chodzi mi bardziej o niego właśnie, on ma totalnie zero, nic nie ma kupionego, więc... ja tak patrzę, w sumie to jest Xanthe, to nie chcę iść raczej jeden na jeden, nie? Ale patrzę... totalnie zero... to raczej się nie muszę obawiać, nie? No właśnie, no to idź. A, no ma milion dashy, ale... o, milion za mało, dobra, zajebiście. No ja mam trzy itemy, oni się teraz nie spodziewali totalnie pewnie tego damage. No on się tym bardziej chyba nie spodziewał, jak tak głupi podczas. Nie no, mamy 13 killi, czego oni się nie spodziewają. Bierzemy turety i jeszcze Baron jest, w sumie i Drake, no ale to tam Barona weźmiemy już. A, wcześniej się poddali, bo się wystraszyli potężnej, nafidowanej Dianki. Więc GG w sumie. Szybka giera, szybkie oro tak w sumie. No bo 20 minut jak i poddali od razu FF jak najpierw 20 minucie. Więc nieźle. No oj, ja miałem prawie damage tak jak trójka tych ziomeczków. Więc nie za carry. Wukong 4 damage, koła damage, więc niezły jungle div. Conqueror mnie wylegował 700, no ale gra trwała tylko 20 minut. Miałem 3 itemy w ogóle 20 minut, więc mega byłem nafidowany. Więc nie wiem, no mega zajebiście. Ogólnie jak wam się film spodobał, to łapa w górę, sub dzwonek, widzimy się kolejnym. Siema!